Bardzo chcieliście, żebym ja tego energola przetestował. Drugi energol o smaku jagód acai. Kurde, zróbmy to. No jeżeli nie będziecie mieli racji, ja przestaję wam ufać. Oczywiście, że mały żarcik musi też być. Zawsze wam ufam. Zapraszam. Siemano ekipo, witam was serdecznie. Jaki jest dzisiaj gorąco? Gdyby nie to, że chciałoby się coś nagrać, ja naprawdę, ja bym najchętniej cały dzień chodził bez koszulki. Kurde, jak przez poprzednie dni było w miarę gorąco, dzisiaj jest apogeum. Ponad 30 stopni. U mnie w pokoju mam prawie, że 30. 29. Z porywami do pół. To jest po prostu horror. Więc dlatego... dzisiaj przetestujemy sobie coś naprawdę chłodnego, naprawdę ciekawego i naprawdę coś, czego naprawdę długo szukałem. Jakkolwiek by to nie brzmiało. A i oczywiście nowy statyw się pojawił, o wiele lepszy od poprzedniego. Nie będzie mi tak bardzo spadał telefon. Tylko, że muszę jeszcze kurde to zahaczyć idealnie. Wiecie, takie tam mało ważne sprawy. Kerfurowy napój energetyczny o smaku acai i goi. Jagód acai i goi. I nie wiem, jak to kurde nazwać, bo ten konkretny nie ma w ogóle nazwy, bo na przykład lewiatański to był Max Force. Z werwy to był werwa. Jeszcze werw nie testowałem, bo z Biedry B-Power, Kongstrong z Lidla. Tutaj mamy tylko... napój energetyzujący o smaku jagód acai i goi. Czyli po prostu to trzeba nazwać kerfurowy napój energetyczny o smaku tym. Jeszcze się to zobaczy, ale w końcu go mam. Drugi energetyk, jeżeli chodzi o sam smak jagód acai. Tutaj mamy jeszcze dodatek goi. No ogólnie to nawet trzeci, bo jeszcze liczyłbym Rockstara. No to tak, to trzeci. Nie mówię już, wiecie, że Red Bull to był sam tylko jeden smak jagód acai, a tutaj mamy jeszcze goi. Dobra, przejdźmy do wartości odżywczych. Co można powiedzieć? Kerfur to kerfur, każdy zna. Składniki: woda, cukier, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy, cytryjady sodu, dwutlenek węgla, tauryna. Właśnie w tych kerfurowych jest to fajne, że one są tanie, nie mają zbyt długiego składu, bo dalej to tylko mamy aromaty, koncentrat barwiący z czarnej barwi, chyba zapomniałem o taurynie, ale to też tylko 0,4%. W ogóle zaczynają marki energetyków odchodzić od tauryny. Musiałbym zobaczyć, kurde, o co z nią chodzi, ale już samo to, że odchodzą, dziwne. Kofeina, witaminy, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, B12 jako barwnik ryboflawiny, standardowy zestaw czterech witamin, wartość odżywcza na 100 gram produktu. Moi drodzy, sytar jest cymbałem i nie doczytał to dalej, bo mamy też wartości odżywcze w 250 gramach. 250 ml, ale to jest ta sama gramatura, ale mamy to. Ja tak patrzę, oblicza, nawet nie zdążyłem obliczyć, ja tak spojrzałem się, kurde, 104 kalorie? To o co chodzi, kurde, jakie to jest popieprzone, a patrzę, wartość odżywcza w porcji 250. Dziękuję! I za to się lubi Kerfur! No to co? 104 kilokalorie, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów 25 gram, cukru też 25 gram. To jest w ogóle, kurde, bomba cukrowa. Nie wiem, czy to nie jest tylko i wyłącznie przy tym konkretnym. Nie patrzyłem przy mojito czy przy klasycznym, bo nie miałem po prostu jak. U mnie, kurde, się pojawił właśnie acai i goi i light. Więc ja częściej wybierałem light, bo... co jak co, ale kerfurowe energetyki są na takim samym poziomie jak stare level upy. Jeżeli jeszcze ich nie spierdzielą, no to... tych kerfurowych,
No to będzie kozak. Ale jedyną wadą jest tylko ilość cukru. Sami widzicie. Błonnika 0 gram, białka 0 gram. Ogólnie błonnika bardzo mało ludzi dodaje, a też jest ważny, co nie? Soli 38 grama, niacyny 16 mg, witaminy B6 1,4 mg, witaminy B12 2,5 mikrograma i kwasu pantotenowego 6 mg. Tak, spojrzałem, czy aby na pewno jest dobrze wyliczone. Dobrze jest wyliczone, bo jak tutaj na górze jest 2,4 mg kwasu pantotenowego na 100, to musi być 6 mg. Dobra. Wszyscy bardzo chcieli, żebym to przetestował. A, najważniejsze, ile to ma kofeiny? 32, czyli 80 gram. A pucha? Nie powiem, że to standard, mało detali i tak dalej, ale you are a limited edition. Limited edition, która już 3 lata stoi w Carrefourach, wszędzie. Bo wszyscy pokochali ten smak. To niezła limited edition. No ale jak mówiłem, to design. Jakby namalowane kwiaty, właśnie wszystko jakby było, kurde, naniesione farbą na puszkę. Co mi się, kurde, naprawdę podoba. No i co? Otwórzmy i sprawdźmy. Odważyć. Aż mi się wyślizgnęło z pazura. No kurde. No. Ma wajby tego Red Bulla. Ale jednocześnie jest też taki inny zapach. Na pewno to są jagody goji, ale ja najczęściej piłem napoje z jagód Akai. Herbaty z jagód Akai. Jagody goji w ogóle nikt nie kupywał u mnie. Ale to jest właśnie chyba bardziej taki pół na pół, bo czuję i taki zapach, jak czułem przy tych herbatkach z jagodami Akai, ale i też jakiś wcale nie dominujący, ale mieszający się z tym inny zapach, który mogę interpretować chyba jako te jagody goi. Jeżeli tu jest jako barwnik ryboflawiny, to musi być czerwony. No i jeszcze czerwona pucha, Akai goi. Ej, może być w sumie też taki w miarę podchodzący pod fiolet. Nie. Jest czerwony. Ej, wygląda w sumie jak oranżada. Jak oranżada Helena. Jeden do jednego. W sumie tam chyba Helenę też ostatnio widziałem, że się spierdzieliła, bo zaczynają dodawać sok jabłkowy. Nawet do Heleny, kurde. Nawet do Heleny. Nie można, kurde, chociaż tego jednego produktu pierdzielić ten podatek cukrowy, robić jak należy. Albo dodawać sukralozę. Wolą, kurde, spierdzielić smak, ale dodać tam, kurde, właśnie soku jabłkowego. Okej, spróbujmy to. Bo kurde, Akai i goi. Ostatnio go piłem jakieś takie półtora roku temu. I pamiętam, że był całkiem spoko. Kurde, chyba będzie sporo sytuacji, zaraz powiem, o co chodzi. Ale nie wiem, czy się, kurde, zmienił. Jego nie dotknął problem soku jabłkowego, to bardzo dobrze. No i właśnie, nie ma tutaj, kurde, tego balansu, którego chcielibyście otrzymać, kiedy pijecie dwusmakowy napój, bądź właśnie energetyk. Tutaj bardziej czuć jagody goi.
Ja ten smak zawsze interpretuję jako, ale potem jak przełkniecie i trochę odczekacie, to tylko wam zostaje smak jagód Akai. Ale nadal, na początku jest ta dominacja tych jagód Goi, tego smaku. Jakbym miał to zinterpretować, on jest mega podobny do takiej normalnej jagody, ale nie tak w 100%, tak w 50%. Bo powiedziałem mega, no to muszę to jakoś nie wypośrodkować, ale troszeczkę zwyżyć. Więc dlatego dajmy tutaj tak na 55% smaku normalnych jagód i 45% takiego innego smaku. Jeżeli chodzi o interpretację smaku jagód Goi, jagody Asai, jeżeli kurde. Właśnie kurde, Asai czy Akai? Ja lubię kurde mówić i tak, i tak. Więc jeżeli chodzi o jagody Asai, kurde, to jest ten sam smak, jaki dostalibyście przy okazji Red Bulla, jak przy okazji tych herbatek z dodatkiem tych jagód. To jest kurde jedno i to samo. Jeżeli piliście, wiecie jak to smakuje. A jeżeli nie, no to niestety, no nie mogę wam tak tego zinterpretować. Jest lekko taki cierpkawy, no nawet nie lekko, taka średnia krajowa, jeżeli chodzi o cierpkość, ale można wyczuć też taką swoistą, taki swoisty smak. A jeżeli chodzi o takie właśnie jagody Goi, to tak jak mówiłem, to jest takie nadwyżka smaku jagód normalnych i jeszcze jakiś swój smak. Taki lekko landrynkowy. To już dopiero tak pomyślałem sobie, ej, może właśnie kurde pójść tak pod oranżadę, może to jest to? I właśnie najczęściej kurde przy pierocie jest napisane, że to jest smak landrynkowy, więc najczęściej ja bym to tak interpretował, więc macie właśnie ten na początku i przez dłuższą chwilę smak jagód Goi, ale potem to mija i zostaje wam tylko smak jagód Akai. No i jeżeli ma być szczery, nie jest lepszy od Red Bulla. Jest spoko, mógłbym postawić na miarę równym poziomie, ale wolałbym chyba Red Bulla. Zapłacić te kurde 5 zł więcej, ale wolałbym. A tutaj to już naprawdę jakby mnie złapało, a to jest naprawdę mega tanie. Kurde, tam wyszło 2,40 za puszkę. Ja nie znalazłem żadnego innego napoju, o na przykład V-Max klasyczny kosztuje 1,90 zł. Kurde, jaki napój normalny mielibyście za 1,90 zł? Chyba tylko tego Kubusia Water w puszce. No kurde, i jak tutaj nie wybierać takiego czegoś? A potem kurde te spoty, o jakie te energole są niedobre i tak dalej. Myślę, że za niedługo zrobię filmik na ten temat też, ale muszę naprawdę pozbierać materiału i tak dalej, bo chcę być jak najbardziej przygotowany pod tym względem. A dzisiaj to by było na tyle. Wydaje mi się, że kurde, każdy zna ten smak, każdy lubi go i każdy na pewno kocha. Może nie kocha, ale lubi tak raz na jakiś czas jakiś inny, niekonwencjonalny smak spróbować, więc mamy proszę to. Ja oczywiście preferuję bezcukrowe energetyki. Dobra, bo już mnie napieprzacie, że za długie te materiały są. Do widzenia!